Dzień dobry, naszym gościem jest eurodeputowana Platformy Obywatelskiej, profesor Lena Kolarska-Bobińska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostrzegam lojalnie pani profesor, że będziemy wszystko nagrywać i nie wykluczam, że przekażemy to także innym mediom. Dobrze, dobrze przygotowuje się, bo co innego jest, kiedy człowiek jest przygotowany, a co innego, kiedy nagle zupełnie nie wie o tym, że jest nagrywany. I może mu się wymknąć jakieś słowo, którego pewnie nie należy używać. Co można powiedzieć o partii, w której ktoś z ukrycia nagrywa partyjnych kolegów, partyjną naradę, partyjne spotkanie i przekazuje to dziennikarzom? Znaczy nagrywa z ukrycia. Mi się wydaje, że wiele osób nagrywało, bo chciało nagrać. I premier wiedział e... o tym, że jest nagrywany i, ja myślę, że pre... i użył tego słowa zupełnie świadomie? Ja myślę, Piszor... że premier... E... Musi być świadomy, że ludzie nagrywają, jeśli to jest 200 osób, to każdy z różnych względów, a to, żeby ktoś nie mógł przyjechać na spotkanie z premierem. Ktoś inny poprosił, żeby nagrać, więc wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy tak strasznie łatwo jest wyjąć z kieszeni telefon i nagrać. To, to się robi. Ale natomiast, przekazanie tego mediom no, natomiast, jest naturalne? Natomiast właśnie można o, nad tym się zastanawiać, czy to jest naturalne. Myślę, że niekoniecznie były to jakby spotkania trochę zamknięte, wewnętrzne, ale wie Pan, dużo polityków też ma związki z mediami, stara się podtrzymać dobre związki z mediami. Chce informować i być zapraszanym w związku z tym. No, to tak się wydarzyło, nie dostrzegałbym tutaj chęci niszczenia kogoś ani podstępnej polityki. Jarosław Gowin partii mówi, że to jest podważanie innej. autorytetu nie tylko Donalda Tuska, ale też całej partii. A może i całej, całej klasy politycznej? No, Jarosław Gowin prowadzi swoją kampanię wyborczą, w związku z tym różne rzeczy mówi w ściśle określonym celu. Kazimierz Marcinkiewicz, który chyba nie prowadzi żadnej kampanii, mówi, że to robią łajdacy polityczni. Nie, ja też uważam, że jeśli jest zebranie zamknięte, wewnętrzne, nie ma żadnych obostrzeń, ale pewne jakieś reguły obowiązują i powinny obowiązywać. Niekoniecznie jest to pierwsza rzecz, żeby przekazywać co smaczniejsze kąski. W celu dyskredytowania kogo? A rozumie pani te rozgrywki i ataki personalne, które przy okazji tej sprawy się odbywają? Bo minister Sienkiewicz, pytany o tę sprawę, e, mówi, że więcej pytań jego zdaniem chyba należałoby kierować w tej sprawie do Grzegorza Schetyny. Wskazuje z imienia i nazwiska Grzegorza Schetyny. Pan mówi w tej chwili konkretnie o, bo żeśmy nie wymienili, o sprawie zatrudnienia szefa, szefa gabinetu politycznego po... sz... ministra spraw wewnętrznych. Y, ja myślę, że. Mm, to, to są takie tłumaczenia, które nie powinny być, bo polityka kadrowa jest polityką, z którą się nie omawia i nie dyskutuje. Y Powiedziałabym publicznie i w żadnej instytucji, ani w banku, ani, ani na Uniwersytecie, ani nigdzie się tego nie, po, nie omawia wszystkich kryteriów. Rzeczywiście tutaj to jest szczególne stanowisko gabinet polityczny, szef gabinetu politycznego. Zwykle jest to najbliższa osoba ministrowi. Jak, jakiemukolwiek można by się w tej chwili zamiast myśleć, kto go tutaj dał tego pana, kto go zna, zastanowić w ogóle nad ideą gabinetów politycznych, prawda? O, tym się, jest... Nad tym się zastanawiamy od o, lat w, wielu. Zmieniają no, się rządy, dyskusja trwa, nic się w tej sprawie nie zmienia. No właśnie opozycja mogłaby wystąpić na przykład z taką propozycją reformy. Tylko że za chwilę opozycja może być. No, no, ten moment i właśnie wtedy... no więc ja tylko na to chcę zwrócić pana uwagę. Ale premier odbył cykl takich spotkań z różnymi regionami. Myślę, że to powinno być częstsze. I powinno być takim bardziej stałym obyczajem. Dla wiele osób, które w ogóle premiera nie znają, nie miały kontaktu, miało to pewną siłę mobilizującą i pewne znaczenie dla nich. Premier zapowiadał, że Paweł Macher długo szefem gabinetu politycznego nie będzie. Minister Sienkiewicz powiedział, że absolutnie nie zamierza go zwalniać. To premier jest tak słaby, czy minister tak mocny w relacjach w tej sprawie? Premier trochę inaczej się wyraził, powiedział, że on czuje, że ten pan nie będzie. Koniecznie, czy coś przeczuła? Na przeczuwa. jego polityczny nos, tak. tak, tak to znaczy, coś, że tak coś, słabo coś było. premier myśl, traci instynkt? My, nie, ja myślę, że premier nie prowadzi polityki kadrowej na tym szczeblu. To po naprawdę? co mówił to na tym spotkaniu z partyjnymi działaczami? Ale, ale, ale może po, do, dowcip, może takie miękkie, może coś powiedział, odpowiedział. Pro, proszę naprawdę nie przywiązywać zbyt dużej wagi do tego stwierdzenia i myślę, że naprawdę premier nie interesuje się tego typu sytuacjami. Aczkolwiek na pewno działacze polityczni w terenie pamiętają, jeśli ktoś działał w ekipie, partii opozycyjnej też pamiętają, jeśli ktoś z jakichś powodów, ja nie, nie wiem, czy dotyczy to akurat tego pana, ale też pamiętają takie rzeczy. W związku z tym po Myślę, że warto tylko... się przyzwoicie zachować całe życie, bo potem może to być pamiętane. Myślę, że nie tylko ja pamiętam, po co Platforma Obywatelska przyspieszała kalendarz wyborczy, przyspieszała wybory szefa Platformy. Andrzej Biernat mówił wtedy, że chodzi o to, żeby skończyć chochole tańce i skoncentrować się na pracy rządu. Po tych kilku miesiącach ma Pani wrażenie, że udało się skończyć choholetańce? Kampania wyborcza dopiero się rozpoczęła w Platformie Obywatelskiej i będzie trwała do, aż do listopada. Czyli do listopada będziemy obserwowali tego typu rozgrywki, jak w ostatnich dniach, tygodniach? Ja myślę, że nawet na pewno, dlatego że będą wybory w regionach. Wiadomo, że w wielu regionach są konflikty bardzo silne, platforma jest podzielona i kampania wyborcza z jednej strony powinna, mówię teoretycznie, powinna sprzyjać pewnym pomysłom programowym, ale też nasila sprzeczną Konflikty. I Czyli to jest do listopada to... będziemy obserwowali to, jak podzielona jest platforma i jak zjeżdża w sondażach, bo gdzieś kolejne badanie, które pokazuje, że różnica między pisem a platformą się pogłębia. Ja na pewno e, tak będzie. To znaczy nie wiem, czy różnica będzie się pogłębiała, ale na pewno będą konflikty, dyskusje, podziały e, w Partii politycznej, dlatego, a dlaczego będziecie obserwowali to dlatego, że to jest partia otwarta i demokratyczna. W związku z tym to nie jest partia, gdzie e, ruki paszwam i nie wolno nic powiedzieć, nic ujawnić. E, myślę, że może to też mieć jakiś taki efekt oczyszczający w sumie. Jest to procedura demokratyczna, wybierania władz regionalnych chodzi tylko o to, i dla mnie to jest najważniejsze, żeby te konflikty nie doprowadziły do rozsadzenia i pogłębienia tych podziałów, które jeszcze istnieją. Partia demokratyczna, w której nie odbywa się, jak mówi Andrzej Olechowski, solidna debata programowa. To zawsze jest potrzebne. Odbywa się taka debata Pani zdaniem? Dostrzegają pani? Wie pan co, ja dostałam, jak wróciłam z urlopu dwa listy. Programowe i od Jarosława Gowina i premiera Donalda Tuska. Bolałabym, żeby to było dużo wcześniej, przed głosowaniem, żebym miała czas i każdy członek przeczytać, pomyśleć. Ja akurat wiedziałam, jak chcę głosować, ale dobrze jest w każdym razie, żeśmy otrzymali takie listy programowe. Są różne stanowiska jest ta debata w tym sensie i trzeba powiedzieć, że to co się dzieje, to jest debata programowa. To ta do... różnica z tych listów wynikająca wizja platformy, programowa wizja Donalda Tuska i Jarosława Gowina, gdyby pani miała sprowadzić to do jednego czy dwóch zdań, to jakby to brzmiało? No wyraźnie program Jarosława Gowina jest dużo bardziej wolnorynkowy. Natomiast zwykle jest tak, że rządzący w pewnym sensie zaczynają politykę bardziej prospołeczną, bo mają nacisk i czują potrzebę dofinansowania różnych grup społecznych, zajmowania się różnymi problemami. Są więc bardziej, jak to mówi Gowin, socjaldemokratyczni, ale jest to zwyczajnie konieczność rządzenia. A chcę tylko jeszcze na marginesie powiedzieć, że mam nadzieję, że przy okazji tych wyborów regionalnych również będą podnoszone kwestie programowe i muszą na pewno być podnoszone te kwestie programowe. I właśnie chodzi o to, żeby przesterować całą tę debatę z personalnej na bardziej programową, nie tylko dla regionów, ale również, żeby myśleć, jaka ma być platforma w przyszłości. Więc powinno to temu służyć. I, I potem ten etap zostanie zakończony. Oczy... Pytanie: Czy to zakończenie będzie z wielkim hukiem Jarosław Gowin? Poza platformą, jeśli nie wygra wyborów i założy własne ugrupowanie, Chyba... widzi Pani miejsce dla nowego ugrupowania na czele, którego mogłoby stać się? Godzin... Gowin. Gowin dla mnie już jest tak naprawdę jedną nogą poza koledzy z innych ugrupowań. Paweł Kowal czy Wipler już mówią: chodź z nami, tworzymy, myślą, zastanawiają się w sumie, jak by utworzyć to. Czy ja widzę. Teoretycznie mogłoby to być bardzo małe ugrupowanie, ale chcę panu powiedzieć, że znowu... W tym właśnie ugrupowaniu zaczynają się bardzo silne konflikty, bo republikanie z Wiplerem odwzorowują zdaniem PJN-u, program PJN-u, i już nawet nie powstało to ugrupowanie, a już zaczynają się tam takie dyskusje personalne. I dlatego myślę, że to, co zaproponował Protasiewicz we Wrocławiu, a więc współpraca z Dudkiewiczem, bardzo dobrym prezydentem Wrocławia, myślę, że to jest ta, Droga, którą powinna iść Platforma, droga polityczna, otwierania się na różne środowiska współpracujące, sympatyzujące programowo z platformą. Panie profesor, kiedyś słyszy Pani polityków platformy? czołowych polityków, którzy namawiają do tego, żeby nie brać udziału w głosowaniu w referendum w Warszawie nad odwołaniem prezydent Warszawy. To krwawi w pani serce socjologa, naukowca? Tak, dlatego, że całe życie namawiałam ludzi do udziału w różnego rodzaju głosowaniach i uważałam, że aktywność obywatelska jest największą wartością. Natomiast... Co ciekawe, kiedyś z Hanną gronkiewicz Walc namawiała pani w 2003 roku była taka inicjatywa tak w referendum europejskim. Zawsze uważałam, by we wszystkich referendach powinni i wyborach ludzie powinni brać udział. I teraz też natomiast, będzie pani namawiała do tego, żebyśmy brali udział w ja, tym referendum? Pałem, ja zaproponowałam platformie zmianę zupełnie podejścia i języka do tej sprawy, bo uważam, że platforma nie powinna namawiać do niepójścia. Platforma powinna namawiać do bojkotu tej inicjatywy politycznej, bo to referendum. Ale jak bojkotować. Jest, yy, tylko może skoń, To jest, yy, ale czym innym jest bojkot pewnej inicjatywy Lewicowo-prawicowej politycznej, bardzo dziwnej, yy, gdzie właśnie chodzi o obalenie tylko na parę miesięcy przed wyborami dokonanie pewnego spektaklu politycznego, bo to nie chodzi o przygotowanie się dobre do wyborów samorządowych. To nie jest wspólne wybieranie kandydata. To jest na razie chęć obalenia tego prezydenta, co Pani uważam... w Łodzi, kiedy odwoływano prezydenta Kropiwnickiego, też było kilka miesięcy do wyborów i też można było użyć tego samego argumentu, tyle że wtedy szef łódzkiej platformy mówił nasz głos jest taki, niech łodzianie wezmą Udział w referendum. No więc y, to on powinien pomyśleć teraz, czy ta sytuacja nie jest odwzorowaniem. Może ja, też uważam, inni ja, uważam, pomyśleć. Że, ja uważam, że powinno się mówić, że to referendum jest kompletnie niepotrzebne. Ta inicjatywa polityczna jest niedobrą inicjatywą polityczną po prostu bezsensowną, bo nieskuteczną. W Augustowie radni też chcą odwołania burmistrza, choć do wyborów jest niespełna no ponad może, rok. No może wszystkim radni po... Platformy Ja rozumiem, może trzeba wszystkim powiedzieć że spokojnie, referendum to nie jest elementem gry różnych elit politycznych. Jeśli w to wciąga się obywateli, to to naprawdę musi mieć całkowity sens. i Czyli może powie... krytykować, mówić o tym głośno, ale iść głosować? Takie yy... powinno być stanowisko platformy? Ja uważam, że platforma, tak jak powtórzę, powinna namawiać do bojkotu tej inicjatywy. Ale cóż to politycznej. Znaczy, bojkot, yy, to znaczy, bojkot, a pójście do referendum. Jak to pogodzić? Nie rozumiem, panie profesorze. To znaczy, yy, każdy powinien już zastanowić się, w jaki sposób to zbojkotować. Dla jednej osoby powinny nie chodzić na to, ponieważ dla nich to jest bojkotem, inne powinny nie głosować, yy, a ja uważam, że powinno się po prostu przeciwstawić, właśnie i przede wszystkim mówić. Yy, ile w Warszawie jednak pani prezydent zrobiła, pomimo krytyki pokazywać. Myślę, Profesor że to też jest Elena Lena Kolarska bowińska konieczne. Platforma Obywatelska. Dziękuję, Dziękuję za rozmowy, Marcin Zaworski, do usłyszenia.